Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego questa. Tym razem zaczynamy tutaj w domku z krzatki Śnieżynki. I za chwilę przekonamy się, co ona będzie od nas chciała. Tutaj stoi sobie skrzatka, oczywiście ma znak zapytania, zagadujemy ją. No i też mówi nam o tym, że robi takie ciepłe kołderki. I my możemy dla niej załatwić płatki śniegu. No dosyć dziwna sprawa, będziemy robić kołdrę z płatków śniegu. No ale jak kazali, tak też robimy. Potrzebujemy zdobyć te płatki śniegu. Więc wychodzimy z jej chatki do choinkowego lasu. I że tak powiem, pokażę wam zaraz, gdzie te płatki w ogóle są. One są wszędzie. Są tak oznaczone po prostu, takie bardziej białe niż te, które normalnie lecą jako motyw. Są takie bardziej białe, no i oczywiście jest na nich napis. Więc jak sobie tak idziemy tutaj przez to lodowisko, no to widać te wirujące płatki śniegu jako taki po prostu kwadracik, a w nim wirują takie białe płatki. No i chodzimy od płatka do płatka. Ich jest masakrycznie dużo, są wszędzie. I musimy zdobyć tych płatków tyle, ile nam kazała w queście. Możecie sobie sprawdzić w questlogu, ile macie zdobyć. Ja akurat muszę zdobyć 14. I zdobyłem dopiero pierwszy. To też jak wam nie będzie przyjmowało, to jest bardzo możliwe, że po prostu nie za każdym razem dostaniecie ten płatek za pierwszym razem. Ja już mam dwa. Tu jest trzeci i tak dalej. No i tak chodzimy. Możemy chodzić tutaj po tym choinkowym lesie. Możemy pójść tam dalej do krainy, do tam kryształowych snów. Tam też jest tych pełno płatków. I nie tylko tutaj na jeziorze i nie tam na jeziorze, tylko jak wyjdziemy normalnie tam na mapkę, na powierzchnię, na ląd, to też są te płatki śniegu w różnych miejscach. Trzeba się dobrze przyglądać. I na pewno uda wam się zdobyć tyle, ile potrzebujecie do questa, bo naprawdę tych płatków jest tutaj dużo. No i mamy mnóstwo płatków. Wybieramy opcję, może drugą. I teraz dostajemy kolejne zadanie. Są dwie wersje. Ja dostałem wersję, że musimy zdobyć igłę, więc udajemy się do krawca Broka, który jest w Nidhal. Ale jest też druga opcja, że musicie zdobyć nitkę i idziecie wtedy do Verbin, do domu Yalena i Tafi, i tam zdobędziecie sobie nitkę. Ja musiałem udać się do Nidhal, do kamienicy Broka, i ja muszę zdobyć igłę. Więc mamy tą igłę i wracamy z tą igłą, bądź też nitką, zależy kto co dostanie. Wracamy do naszej zleceniodawczyni. No i jesteśmy w jej chatce, oddajemy jej to wszystko. No i teoretycznie jest to po prostu koniec questa, dostaniemy jedną walutę eventową. No i to byłoby na tyle. Bardzo krótki, przyjemny questik, warto sobie zrobić, żeby zdobyć walutę eventową. Idę nagrywać dalej. Do zobaczenia moi kochani w kolejnych odcinkach eventowych.